kochani, dzisiaj jest dzień, w którym ostatecznie wejdę do ostatniego portalu, jaki mamy na Palie Nowej. Prawdopodobnie, jeżeli uda mi się go przejść, to będzie koniec. To będzie koniec siedzenia w moim domku. Jak to abstrakcyjnie brzmi, przecież każdy raczej w swoim domku chce siedzieć jak najdłużej. No, ja na przykład nie chcę, ja tego nie lubię, ale nie mam wyjścia, muszę w nim siedzieć, dopóki nie przejdę trzech portali, taka była umowa. Przyszedłem już dwa, jak doskonale wiecie, jeżeli subskrybujecie kanał, to jest moment, jeżeli nie subskrybujecie, żeby teraz zostawić suba. Słuchajcie, przeszedłem dwa kanały, raczej dwa kanały, dwa portale i został mi ostatni, ostateczny, dzięki któremu prawdopodobnie będzie można stąd wyjść. Ja nie mogę się po prostu doczekać. Mamy już dwa przedmioty. Mamy sadzonkę. Mamy sentymentalną dynię taty hejtera. Błagam. Bądź łatwy, portalu. Nie przyswór mi żadnych problemów i miejmy to za sobą. Lecę, widzowie. Mam nadzieję, że się uda! Jezus, gdzie ja jestem? Co to jest za... Czemu ja jestem na środku oceanu? Ej! Halo! Aha, tu jest dziura. O kurde, dobra, ja nie wiem, o co tutaj chodzi, ale... Nie, 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 to jest jakaś mapa, dobra, biorę steki, co my tu jeszcze mamy? Sorry, widzę, wykaszlałem, nie wiem, o co chodzi. Dobra, w każdym razie, mamy to do przejścia, dobra, nie wiem, czy ja tutaj mogę wpisywać spawn point. Mogę, okej, dobra. Słuchajcie, ja tutaj muszę chyba to przeskoczyć wszystko, ale to chyba nie będzie aż takie proste, jak mi się wydaje. Dobra, to w sumie było dość proste, ale w ogóle zobaczmy otoczkę, są emeraldy, jest wszystko. To wydaje się na bardzo bogatego parkura, więc nie wiem, czy to będzie tylko parkour, ale to jest jeszcze jakaś skrzynka. Płotki na wodę? Co? Nawet tego nie biorę. Ej, dobra, trzeba będzie chyba biec. O nie! Jak to długo trwa? W ogóle jakie to jest kurde dziwne, ty, że my mamy... Co jest w ogóle? Ej! Nie, tu jest na pewno jakaś pułapka, nie? Tu na pewno mi się zaraz noga zawali, jeżeli ja będę skakał. Może ja po prostu będę biec? Nie wiem, kurde, mam wrażenie, że zaraz mi się coś zawali. Ja nie wiem, ja się tak boję. Ej, na pewno gdzieś jest linka i się odpali jakiś tłok, nie? I mnie zepchnie. Dobra, muszę patrzeć. Nie no, chyba... Kurde, no nie wydaje. O, ktoś przyjechał mi pod dom, nieważne. Ej, słuchajcie, ja nie wiem, ja po prostu nie wiem totalnie, co się tutaj dzieje. No bo tak, mam biec cały czas prosto, ale ja nie wiem dlaczego. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Co, i tu znowu prosto? Nie no, bez jaj, teraz wchodzisz do góry. Jakie to jest w ogóle bezsensowne wyzwanie? Ja nie wiem, ja w ogóle nie rozumiem. Jeszcze na tym pierwszym świecie to ja miałem napisane, co mam robić, a tutaj nic. Idziesz, idziesz, co wola. O kurde. Okej, moby, rozumiem. Okej, okej, okej. I wszystko understand. O nie, tu trzeba robić. A nie, dobra. W ogóle, jaki bez jest, jaka łatwa 180, nie? Ale a, ja rozumiem, a ty będziesz ułatwieniem, tak, kolego? Nie masz jak tutaj wejść, lamusie. Nie masz jak. A ja sobie daję spawn point tutaj, bo wolę nie ryzykować. Nie masz jak tu wejść i jesteś jeszcze tam na dole. Dobra, widzowie. O nie, oni mnie będą spychać. Oni mnie będą spychać, kurde. Nie! Boję się! A muszę wejść chyba na samą górę tam, kurde, z tego co rozumiem. Tak, gdzieś tam coś jest. Ja nie mogę... tam jest portal. Na powrót. O kurde, no oni są utrudnieniem strasznym. Dobra, muszę się skupić. Tam jest portal do powrotu. Muszę się skupić, żeby tam... Okej, ja już zaczynam rozumieć, dlaczego to wcale nie jest takie proste, na jakie wygląda, prawda? Bo tutaj co chwilę nas ktoś spycha, prawda? No, na, no pewnie, pewnie. Zepchnij jeszcze raz, to po prostu zaraz zejdę. Dobra. Słuchajcie, bo mnie... Nie, strzelaj! Zostaw mnie! Nie mam HP, żeby się z wami bić. Przepraszam was, nie bijcie mnie, proszę. Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. Dobra, git. Zostaw mnie, proszę. Ja chcę tylko wskoczyć. Ja chcę... Ja nie chcę wiele. Dobra. Jest. Jest! Co to jest? Checkpoint! Dobra, woda się wylała. Dobra, nice. Gdzie jest ten lamus, kurde, co we mnie strzela? Kajś ty jest. Tam na dole, aha, okej, dobra. Siedź tam i się nie ruszaj, rozumiesz to? Zostań tam, dobra, a ja lecę tędy. Dobra, pyk, pyk, pyk. Jezus, bo już się bałem, że spadnę, dobra. Nie wiem, to są, te bloki są jakieś takie dziwnie podejrzane, że ja mam wrażenie, że one mi się zaraz zawalą, nie? Że po prostu ja spadnę po prostu w jakimś losowym momencie i się tego w ogóle nie będę spodziewał. Ale póki co jest chyba okej. Nie wiem, o, jest łóżko. Jezus, jak dobrze, prześpię noc. Pójdę spać i prześpię noc i nie będzie tych potworów na dole. To mi się akurat podoba, to jest duży plus. Dobra, a tu co mamy? Checkpointa, okej. Wylewamy sobie wodę, tutaj co jest? Aha, nie ma nic. No, super skrzynka, jak tak nie ma nic, prawda? No, rewelacja, będzie pięknie, no. Jestem mega zadowolony, że nie ma nic. Dobra, jak mamy daleko? Ej, dobra, ten portal jest już tak naprawdę mega blisko. Ej, czyli tak, ja tylko i wyłącznie co muszę zrobić, to przejść ten jakże banalny parkour. Nie klikam w to, bo... Dobra, nic się nie stało. Ja już się bałem, że mi tam naprawdę coś zaraz... Nie komentujcie tego, widzowie, proszę. Nie komentujcie tego spadka, nie komentujcie tego killa. Ja po prostu nie mam zamiaru przepływać na płytkim przez kurde 5 minut. Po prostu już się killuję, bo skoro mam i tak dostęp, to czemu by nie? Dobra, słuchajcie, tutaj coś mega to dziwnie wygląda. W sensie, jak ja bym miał tutaj zginąć? To jest kibel! A nie, myślałem, że to jest szkibidi toilet jakiś, kurde ty. Tak to wyglądało przez chwilę. Ej, no dobra.
Nie no, to jest za proste. To jest za proste, to jest dla mnie za banalne, rozumiecie? To jeżeli dla mnie jest parkour za łatwy, to znaczy, że był naprawdę tragiczny. A pamiętacie o tym, że ja na przykład na gamesie, jak przechodziłem parkoury, kurde, spirale, to ja i tak byłem dobry, nie? A ja po prostu nienawidzę parkourów. Dla mnie to jest po prostu najgorsza rzecz, jaka tylko istnieje. Dobra, czekajcie, bo ja coś zaraz czuję, że tam się coś rozkręci, nie? Dobra, mamy tutaj chyba spaść. Co tutaj jest? Tutaj coś jest? Halo? A nie, to jest checkpoint kolejny. Jezuniu, no dobra. No to jest jakieś kurde. Ja nie, mam wrażenie, że ta hejtera robi sobie ze mnie jaja, dając mi takie łatwe parkoury, naprawdę. A tego chyba tu nie. Dobra, ja sobie spróbuję wskoczyć. Dobra, już myślę, że się nie będzie dało, bo jestem taki głupi. Ja po prostu jestem najgłupszym człowiekiem na świecie. Dobra, uniżając to, że tutaj jest po prostu survival, a nie jakiś adventure, no to ja sobie po prostu mogę bloki niszczyć, więc ja w razie czego mógł się podbudować, prawda? Ale już naprawdę, ja już myślałem, że zaraz kurde zginę, nie? Że już tutaj nie. Okej, parkour zaczyna się troszeczkę rozkręcać w takich niespodziewanych chwilach. W sensie, dobra, to akurat ja zwaliłem, bo jestem po prostu głupi. Ale spokojnie, widzowie, ja to zaraz ogarnę, czekajcie, wpłyniemy. Czy możesz wpłynąć po ludzku do grzyba? No, dziękuję bardzo, naprawdę dziękuję bardzo, no. Hopla, dobra, robimy to na speedzie, bo ja nie mam czasu, ja się nie mam tutaj czasu bawić, ja po prostu chcę to skończyć. Ja nie lubię się bawić w takie głupie gry, prawda? Aha, i to są takie... Okej, drabinki, dobra. To już wyglądało troszkę ciężej, ale i tak nie jakoś bardzo, że tak powiem, więc jest spoko, dobra, okej, tak pojedynczo. Nie, gdzie mam się cofnąć? Nie, na koniec do tego grzyba zaś pierwszego. Człowieku, ja umieram już z ciekawości, co się stanie, że jaki tam jest przedmiot, kurde, ostatni, a nie, że ja mam tu pływać, no, weźcie, dajcie spokój, tu powinien być jakiś spawn point kolejny, no. Ja już chcę szybko zdobyć tego itema od tady hejtera i już stąd iść, no, szkurde, płyńże do góry, no. Ty kurde głupia żabo, przecież ty jesteś żabą. Spokojnie, już się ostatnio dość sporo denerwowaliśmy przy robieniu droperka i przy robieniu parkura, ale teraz naprawdę jest stoicki spokój. Jestem oazą spokoju, jestem spokojny jak po prostu, nie wiem, ktoś, kto jest bardzo spokojny. Właśnie tak, ja jestem teraz spokojny, tak. Skaczę sobie... Blok na bloku, już myślałem, że nie wskoczę, ale jednak, skaczę sobie blok na bloku, dobra, no i bang! Nie było to takie chyba ciężkie, co mamy? Sekretne jajo taty hejtera, dobra, biorę to, chyba nawet nie chcę w to wnikać, po co mój jajo żółwia nazwane w taki sposób? Nie wiem, ja tego nawet nie otwieram, w każdym razie, ten parkour był naprawdę bardzo prosty, to nie było ciężkie, uwierzcie mi, że przejście tego było dość proste i krótko nam zajęło, więc ja chyba bez po prostu... Nawet myślenia, wbijam w portal, no i chyba wracamy na palionowo. O Jezus, widzowie, jak dobrze, że my w końcu wróciliśmy i mamy wszystko za sobą. To jest po prostu tragedia, mamy 3 przedmioty, jest. W dodatku tak naprawdę nie ucierpieliśmy jakoś bardzo, bo chyba nawet mało razy zginęliśmy, mało razy się denerwowałem, więc jest naprawdę bardzo spoko. No i w tym momencie, jeżeli ja już mam 3 wszystkie przedmioty, które miałem uzyskać na tamtych światach, w tym momencie chyba tylko zostało mi czekać, no bo co innego mogę robić? Nie wiem, czy ja mam tutaj stać się drzeć, no chyba na tym to nie polega. W każdym razie, wszystkie z tych światów, podsumujmy je. Ten świat był naprawdę fajny, dropery łatwa sprawa. Ten z bedrockiem był już troszkę cięższy, chociaż ja go chyba przyszedłem najszybciej. Chyba dropery mi najdłużej zajęły. A ten świat? Żart! Po prostu ten parkour był tak prosty, dawno nie grałem w tak prostego parkoura jak na tym świecie, więc jestem zszokowany, wręcz zażenowany tym, jak proste wyzwania dał mi tata hejtera. Myślałem, że te 3 rzeczy to będą po prostu nie do przejścia, godzinne odcinki, a tu naprawdę bardzo proste rzeczy, więc widzowie, słuchajcie, udało się, jesteśmy zwycięzcami, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo jutro prawdopodobnie opuszczamy już to lokum.